Polskiego, linia L25 ma zapewnione finansowanie. Finansowanie jest zwiększone, dlatego że no, niestety przetargi tak dziś wychodzą. Wiemy o tym, wszyscy samorządowcy o tym wiedzą, że trzeba było zwiększyć środki i takie decyzje zostały podjęte. To, co już dziś udaje się skierować na projekty drogowe z pozycji rządu, to ważna luka, która się pojawiła. Pamiętacie Państwo, wiecie Państwo, że regionalny program operacyjny i środki europejskie nie mogą finansować dróg powiatowych, nie mogą finansować dróg gminnych, bo niestety tak został wynegocjowany ta nowa perspektywa finansowania przez Prawo i Sprawiedliwość, a przez poprzednią koalicję Platformy i PSL. Ale rząd oczywiście może skierować środki z budżetu i te środki z budżetu skierował. Wyraźnie zlikwidował tą lukę inwestycyjną, jaka była poprzez brak tych możliwości finansowania z regionalnego programu operacyjnego. I taka polityka rządu dotyczy innych sfer aktywności i gospodarczej, i społecznej, o których tutaj dziś nie będziemy w szczegółach mówić. Proszę Państwa, Prawo i Sprawiedliwość, tak jak powiedziałem, wystawia kandydatów praktycznie wszystkich gminach, praktycznie wszystkich oczywiście miastach. Mamy 5 kandydatów na prezydentów. Nie ma takiej formacji, która by we wszystkich miastach naszych prezydenckich w województwie przedstawiła swoich kandydatów. Także też nasi kandydaci do powiatu i do gmin naprawdę stanowią wielką drużynę i wielki potencjał, który na pewno przyniesie nam sukces. Chciałbym Państwu przedstawić oczywiście 3 kandydatów z naszego powiatu, którzy kandydują do sejmiku. Jest mi bardzo miło, że Pani Maria Lepierocz zgodziła się z tą propozycją, przyjęła to wyzwanie. Zapraszam Pani Mario tutaj do siebie. Kolejnym kandydatem jest Pan Marczeniak, którego dzisiaj tutaj nie widziałem. O, jest, zapraszam. Jest nas, proszę Państwa, 3. Także chcemy się Państwu dzisiaj przedstawić, zaprezentować, ale też powiedzieć, że występujemy tu w ramach koalicji szeroko rozumianej prawicy, wraz z Porozumieniem, wraz oczywiście z Solidarną Polską, oczywiście z Solidarnością jako taką. Wiemy, że dobrze jest być w drużynie, dobrze jest wspierać się wzajemnie, a nie konkurować wewnętrznie na naszych listach. Oczywiście zaszczyt i też obowiązek, który chcę wypełnić z dużą radością, aby przedstawić naszych kandydatów na wójtów i na burmistrzów w naszym powiecie. Zaczniemy od gminy Mielec. Zapraszam serdecznie Pana Józefa Piątka. Tuszów Narodowy będzie reprezentowany i będzie walczył tam o wójta Pan Głas Andrzej. Zapraszam serdecznie. Patel Narodowa, Uzar Dawid. Zapraszam Dawida serdecznie. W Gałszowicach Wojnarowski Bogdan też jest z nami na sali. Zapraszamy serdecznie. Borowiec będzie startował Pan Święka Stanisław. Czerwień Pan Śpiewak Kazimierz. Zapraszam Pana Kazimierza. Jest tutaj z nami też oczywiście, nie wiem czy dojechał z Wadowic Górnych Pan Kader, Pan Franciszek, bo było jakieś małe opóźnienie. Nie ma jeszcze, ale to jak może przyjedzie. Na końcu, bo muszę wszystkich odczytać. Zadomiś Wielki, Machnik, Wojciech, zapraszam serdecznie. I nasza jedyna kobieta jako burmistrz, zapraszam. Sięba Renata jest naszym reprezentantem. Zapraszam serdecznie do nas. Myślę, że będzie chwila dla reporterów. Będzie można po prostu uwiecznić ten moment. Panie, zapraszamy do środka, żeby tu było bardzo ładnie i symetrycznie też zapraszamy serdecznie. Proszę Państwa, bardzo prosimy o rozmowy, o informacje. Państwo o tych naszych kandydatach na wójtów, na burmistrzów, na prezydenta, rozmawiajcie ze swoimi znajomymi, dajcie informacje, dawajcie sygnał o tym, że te osoby startują, bo to jest oczywiście ważne. Każdy z kandydatów będzie starał się odwiedzić jak najwięcej mieszkańców, spotkać się z nimi bezpośrednio, ale też są potrzebne rozmowy między nami, między znajomymi, między przyjaciółmi, żeby tą informację przekazywać, to naprawdę duży efekt będzie dawało i zaprowadzi nas do zwycięstwa i do poprawy wyniku i tej statystyki, która nie jest najlepsza, jeżeli chodzi o wójtów w naszym powiecie. Myślę, że ten czas, że mamy tylko 2
naszych wójtów się po prostu odsunie w niepamięć i będziemy mogli i w powiecie, i w samorządzie wojewódzkim, w mieście też sprawować władzę, a przede wszystkim brać odpowiedzialność, bo to jest ważniejsza sprawa niż sprawowanie władzy. Do tej odpowiedzialności wszystkich kandydatów namawiam do kampanii wyborczej merytorycznej, abyśmy mogli wyjść zwycięzcą ręką z tego, tej naprawdę trudnej rywalizacji, która nas czeka. Wszystkiego najlepszego, gratulacje. Szanowni Państwo, my jako wcześniejsza drużyna z roku 2014 była bardzo mocna. Była to szczęśliwa trzynastka. Widzieliśmy się w konferencji, mogę zdradzić, że za kilka dni, za trzy tygodnie będzie szczęśliwa piętnastka, co najmniej. Innego Państwu i sobie życzę. Szanowni Państwo, kiedyśmy przyjmowali władzę w 2014 roku, większość Państwa widziała, jak rozwijał się powiat mielecki. Bardzo dobrze rozwijał się pod względem zaczekania kredytu. W przeciągu 4 lat władza PSL, ZLD, która sprawowała władzę przez 16 lat, w tej jednej kadencji zaciągnęła tylko 23 miliony złotych kredytu. Spłacając kredyt kredytem. Szanowni Państwo, to naprawdę była tragedia. Ta tragedia skończyła się 1 grudnia 2014 roku. I my się od tego dnia, od 2 grudnia, kiedy ja zostałem starostą, koledzy i koleżanki weszli w skład zarządu, ten czas zmienił się. Szanowni Państwo, przez te 4 lata, jak pokrótce Państwu powiem, myślę, że większość Państwa obserwuje ponad 80 milionów inwestycji. Około 10 niespełna, dokładnie 9 milionów kredytów spłaconych. Czy się da? To się dało. Ale do tego mogą ludzie z podszyldu Prawa i Sprawiedliwości. Bo my się nie boimy odpowiedzialności. My się nie boimy wyzwań. My mówimy prawdę i dotrzymujemy słowa, jak pan marszałek powiedział. Plan mamy ambitny. Szanowni Państwo, idą grupą. To jak pan marszałek mówił, nie idą to jak my z podszyldu. My się szyldu nie wstydzimy, my się swojej twarzy nie wstydzimy, a oni się boją. SLD, PSL, niech sobie napiszą. Razem dla powiatu. Powiat jest dla mieszkańców, a nie dla nich razem. Oni razem już byli. Myślę, że szanowni Państwo, w powiecie mamy bardzo dobrą drużynę. Drużyna, która tą piętnastkę, co powiedziałem, co najmniej osiągnie, ale życzyłbym, żebyśmy całkowitą większość mieli, nawet 25. Chociaż obserwując ostatnie 4 lata, opozycji żeśmy nie mieli, bo nie mieli prawa dyskutować, nie mieli prawa mówić coś innego, bo myśmy robili to, co mieszkańcy chcieli. Myśmy dotrzymali słowa i tak szybko przylecieć. Wszystkie szkoły, szanowni Państwo, takich inwestycji nigdy nie było. W tej chwili już jest ogłoszony kolejny przetarg na balon, boisko z prawdziwego zdarzenia przy drugim LO. Wszystkie szkoły w ciągu 4 lat, spłacając kredyty, wykonaliśmy takie zadanie. Szpital. Pamiętacie, szanowni Państwo, co się działo ze szpitalem? Ciężka praca. Dużo wysiłku, ale daliśmy radę. Nasze hasło było i myślę, że będzie, damy radę. Polska jest jedna, powiat jest jeden, tak będzie. Dzisiaj mamy spokój, mamy ład. Pracy trzeba dalej dużo wkładać. Inwestycje, których nigdy nie było. Dzięki wsparciu pana marszałka 10 milionów dofinansowania na blok operacyjny. Lada chwila, lada dzień, już jedna część będzie wykonana. Koniec roku oddamy cały budynek po remoncie. Świąteczna noc, na dziś przyjeżdżam, już pięknie wygląda. Założenia ministra zdrowia były, że świąteczna noc to ma być przy Sorze. I gdzie tak jest? W powiecie mieleckim tak będzie. Już od grudnia, praktycznie od 1 stycznia, świąteczna noc wejdzie w nowe obiekty. Szanowni Państwo, 4 karetki. Czy było w historii powiatu coś takiego? Nigdy nie było. Jedną kupiliśmy my jako zarząd, jako powiat, stawiając warunek taki. Spłacacie 600 tysięcy kredytów. Bo wzięli na remont tego budynku, który powinien być nowy, postawiony, a nie stary, sporo kredytu. Dziś nowa pani dyrektor patrzy, co nam się dzieje, przekłada. Nie działo się ciekawe. Przyjdzie czas i chwila, kiedy dopowiemy. Ale też damy radę. Pogotowie też będzie dobrze funkcjonowało. Szanowni Państwo, do szkół dopłacali 5 milionów. My około miliona. Czy jest taki powiat? Myślę, że jest. Powiat mielecki. Także szanowni Państwo, kończąc, bo wiecie, co się dzieje i co się będzie działo, proszę Was wszystkich o jedność. Proszę Was, żeby Prawo i Sprawiedliwość było jedną drużyną.
jako rodzina. Idźmy razem, nie kłóćmy się, a wspomagajmy się, a na pewno osiągniemy sukces. Myślę, że wystarczy. Pan marszałek poprosił na środek. Ja mam bardzo dużą grupę, panie marszałku, o 35 osób, także bym poprosił, żeby każdy z państwa może, chyba że szybko wyjdziemy, parę minut, bardzo serdecznie zapraszam. I tak, zaczynamy. Okręg numer 1, pani Maria Orłowska. I proszę od razu, wychodźmy, pokażemy się wspólne zdjęcie. To jest 3 minuty. Kolega Tomaszewski, Tadeusz, kolega Karol Stanisław, pani Łatu Iwona, Milura Leszek, Bartkowicz Magdalena, Duszkiewicz Edmund, Szybciak Zbigniew. Tu chcę dodać, że mi koledzy państwo przyjdą, tak okręgami sobie stawaliśmy, żebyśmy tak widzieli właśnie, jaką grupą idziemy. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty będzie na końcu, ale wszyscy będziemy razem. I również w naszych szeregach są koleżanki i koledzy z Porozumienia Solidarności oraz Solidarną Polską, którą wspólnie z tym Nosykiem podpisali. Na tych listach te osoby się znalazły. Okręg numer 2. Kolega Marek Kamiński, Barnes Waldemar, Tutro Barbara, pani Stala Dudek, zapraszam, Kozłowski Marek, Sroga Anna, Szybyło Łukasz Tomasz. I schodzimy już w teren powiatu. Okręg numer 3. Kopeć Jerzy, pani Należna Maria, Machnik Agnieszka, Ryba Wiesław, Kieraś Maria, Marta. Olszewski Krzysztof, Bąk Małgorzata i Kołodziej Jan. Szanowni państwo, to jest ta drużyna, która będzie podejmowała władzę w powiecie mieleckim. Szanowni państwo, pokażemy, że kolejne 5 lat powiat się całkowicie zmieni. Chcę jeszcze dodać, że przez 16 lat rządów PSL-EZD nie było wykonanego jednego kilometra asfaltu czy jezdni na terenie miasta Mielca. Dziś praktycznie wspólnie z kolegą prezydentem wybudowaliśmy praktycznie wszystkie drogi. Została nam jeszcze jedna droga, na którą mamy już dokumentację. I można zrobić, i można. Razem damy radę. Życzę wszystkiego najlepszego i sukcesów po 21. Myślę, że tak na pewno się stanie. Wszystkiego dobrego. Podjąłem w tamtym roku w czerwcu po rozmowach z
z panem marszałkiem Władysławem Mortylem i europosłem Tomaszem Porębą. Do tej decyzji zachęcało mnie bardzo dużo Mielczan, ale również moich przyjaciół, kolegów i koleżanek z Prawa i Sprawiedliwości. Uznałem, że znam miasto, ponieważ byłem wiceprezydentem miasta Mielca w latach 2007-2010, dwukrotnie wybrany do Rady Powiatu Mieleckiego, jak również radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego w latach 2010-2014. Tam też byłem, pracowałem w trzech komisjach, a przewodniczyłem Komisji Gospodarki i Infrastruktury. W tym też czasie właśnie to głosowaliśmy, żeby marszałkiem został pan Władysław Orgiel, bo to się akurat nie stało w 2013 roku. W samorządzie swoją przygodę rozpocząłem już na studiach, bo byłem przewodniczącym samorządu studentów Akademii Rolniczej w Krakowie, jak również członkiem Senatu Akademii Rolniczej. Byłem desygnowany przez Ruch Oporu Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Krakowie. Zawodowo związany byłem przez 25 lat z firmami państwowymi i prywatnymi i uznałem, że to doświadczenie i wiedzę, którą posiadłem poprzez pracę w firmach państwowych, prywatnych, jak również w samorządzie będąc wiceprezydentem oraz w różnych organizacjach społecznych, że wykorzystam jako prezydent miasta Mielca. I tak się złożyło, że w marcu tego roku premier Rzeczpospolitej Polskiej, pan Mateusz Morawiecki, powołał mnie do pełnienia funkcji prezydenta miasta Mielca. W krótkim, ponieważ funkcję to pełnię niewiele ponad pół roku, udało mi się pozyskać dla Mielca 22 miliony złotych, a złożyliśmy wnioski na 34 miliony z dofinansowaniem 25 milionów złotych. W tym też czasie do Mielca przyjechał pan prezydent Najjaśniejszej Rzeczpospolitej, pan Andrzej Duda. Była to trzecia wizyta w Mielcu prezydenta, ponieważ przed wojną był prezydent Mościcki. Następnie na lotnisku tutaj na pokazach był prezydent Kwaśniewski, a z nami, samorządowcami, jak również z przedstawicielami firm i różnych instytucji spotkał się nasz pan prezydent Andrzej Duda z okazji również 7. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z panem prezydentem mi przedstawialiśmy również nasze problemy i pan prezydent bardzo szybko podpisał ustawę, zmiany w ustawę o ochronie środowiska, ponieważ był tutaj u nas pan minister Kowalczyk na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i tu właśnie w Mielcu zapowiedział zmiany w ustawie o ochronie środowiska. Krakowiński Marek. Tomacki Robert. Wytarła Elżbieta. Kowalik Krystyna. Kwaczyńska Grażyna. To okręg numer jeden. Proszę bardzo. Dzięki. Ja jestem na pierwszym miejscu. Teraz okręg numer dwa. Wójcik Robert. Panińska Urszula. Zaskarski Józiu prosił, żeby go usprawnić, żeby zaraz przyjść, bo ma jakieś inne zajęcie. Rzeszutek Romek. Gdyni. Na festiwalu. Ojciec i syn, tak? Swór Radosław. Adamczyk Andrzej. Sobczyk Elżbieta. Kisiel Józefa. To jest okręg numer dwa. Kandydaci okręg numer 3. Szosta Krzysztof. Zyma Landry. Stara Józef. Celarek Renata. Kołacz Bogusław. Szymczyk Magdalena. Luna Stanisława.
Maciej. Oto moja piękna drużyna. Bardzo się cieszę, że mam tak wspaniałą drużynę. Bardzo miło mi się młodej osoby, troszkę młodszej, troszkę w moim wieku, także no, wspaniała drużyna z różnych zawodów. Cieszę się bardzo. Sama młoda, wszyscy są z jednego wieku, w 21. Także. Dziękuję bardzo. Jestem zaproszony i przeżywam to. Szkoda, że wiek, gdyby był o połowę mniejszy, to na pewno by stał tutaj też, ale niestety te lata się gromadzą tak, że musiałem, a bardzo dziękuję za zaproszenie. Panie, to był burmistrz dawni, tak, mój ojciec, a w tej chwili jest już pan prezydentem i to jest bardzo ważne. Ja chciałem krótko powiedzieć, że od w latach 1930 roku mój ojciec został burmistrzem miasta Mielca i w tym czasie były, prawda, Mielec był rozbudowany, tu w rozbudowie było to dość szybko, lotnictwo, prawda, i miasto szło. No i niestety w 1939 roku wszystko zostało urwane. Trzeba było, prawda, uciekać. Ojciec musiał wyjechać z Mielca, bo się przestraszył, tak oczywiście mu kazano, i pojechał na dzisiejszą Ukrainę, tam pod Dąbrowa, pod Lwów. No i tam przez krótki czas, do 17, przed 17 wrócił tutaj jako burmistrz były do Mielca. No i niestety się skończyła sprawa, wojna, okupacja. Był w obozie, prawda, przechodził te wszystkie te minusowe punkty, które myśmy później po rodzicach odziedziczyli i pięciu synów było już ustawione w tym. Jeszcze bardzo ważną sprawą, którą tutaj przedstawił nam pan burmistrz w dalszym ciągu, tak, to są sprawy właśnie tego rozwoju miasta, to co się dzieje i co się będzie działo. No niestety to można sobie było wymarzyć tylko, że coś takiego tak szybko będzie, bo był ten zastój, te 8 lat, prawda, stało to wcale, ale jedna rzecz, którą ja to odczuwam i odczuwali właśnie ludzie w moim wieku, to była właśnie ta niezgoda, ta różnica zdań, te pewne rzeczy, które były bardzo trudne do i są dalej do przeskoczenia. No jedno tylko jeszcze chciałem powiedzieć, jak to miał ojciec, jeden tylko miał kłopot, mianowicie rynek nowy w Starym Mielcu, który był on nie rozbudowany do końca, nie było kanalizacji i tak dalej, i miał przez pół roku, w jakiś sposób zatrzymane ta działalność, ponieważ mieszkańcy nie pozwolili, żeby to wszystko usunąć i zrobić normalną kanalizację. Niemniej jednak to wszystko zostało zrobione, no ale wracając do dzisiejszego dnia, chciałbym bardzo podziękować wszystkim tutaj Państwu, którzy w tej chwili będziecie mieli udział w tej pracy. To marszałkowi, prawda, naszego Sejmu, chciałbym też podziękować Panu staroście, no i przyszłemu dalej prezydentowi, ale ten burmistrz też będzie zawsze to drugim takim zawołaniem. I to, co w tej chwili zostało powiedziane, my jako organizacje pozarządowe musimy już kończyć swoją działalność, no i niestety lat 80 nie możemy żadnych tych organizacji powiększać, bo są tylko członkowie, nic więcej, nic, ale będziemy w dalszym ciągu chcieli współżyć z tym miastem i z tymi pracami, które tutaj są przyjane. I jedną tylko mam taką nadzieję i taką prośbę może do nieobecnych na pewno, żeby ta kłótnia, która jest widoczna już nie tylko w telewizji, bo to można sobie wyłączyć i przełączyć, no w prasie to samo i to są rzeczy, które przeszkadzają nam, przeszkadzają tej młodzieży. I jest jedna prośba, nasze modlitwy do Boga, ażeby, prawda, w jakiś sposób to zostało wyrzucone z tej naszej działalności.
te władze miasta, powiatu, województwa i wsi po prostu, poszczególnych gmin, miały możliwość działać swobodnie i tu ostatnia sprawa, że jak to zostanie wszystko poruszone, to część ludzi na pewno, ci co by byli, pojechali jako wielcy, a jako na zmywaki, może wrócą tutaj do Polski, a najmłodzież już nie będzie wyjeżdżać. I to jest nadzieja, z którą nas to popiera jako dziadków, pradziadków, że tak się będzie działo. Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego.